Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was już w ostatniej grze ostatniego maratonu Crasha Bandicoot, czyli czwartego maratonu Crasha Bandicoot pod nazwą Crash Mind Over Mutant. I to co przed chwilą widzieliście, to była pokazówka przed właśnie title screenem, która moim zdaniem jest bardzo fajna. I co ja mogę więcej powiedzieć? Była po prostu ona komiczna na swój sposób. Kochani, myślę, że możemy już zacząć sobie gierkę, bez zbędnego przedłużania. Sprawdźmy, czy aby na pewno mamy wszystko tutaj odpalone. Widescreen oczywiście, że tak. W zasadzie to dźwięk możemy zostawić na Digital Dolby Pro Logic 2. Vibration off, Progressive Scan off, wszystko jest git i nawet mamy tutaj kredycy, czyli oznacza to, że gra chyba nie będzie miała kredytów. Dlaczego mówię chyba? Dlatego, że w Crasha Mind Over Mutant chyba z całej serii Crasha najmniej grałem. Dlatego, że uważałem tę grę za zbyt bardzo przekombinowaną względem takiego Crasha of the Titans. Swoją drogą, na pewno w tym demku, które widzieliście, mogliście dostrzec, że Crash miał tam towarzysza jako Coco. Oczywiście jest to gówno prawda, dlatego że to tylko zostało w wersji demonstracyjnej, czyli w tym demku, które oglądaliście my. Które oglądaliśmy, ponieważ Coco nie będzie nigdy grywalną postacią w serii Crash of the Titans ani Mutant. No chyba, że sobie grę zmodujecie i w jakiś tam sposób dodacie mod, że Coco będzie można grać, ale w taki sposób niestety się nie uda. Dlatego, kiedy będziecie próbowali grać sobie na multiplayerze w tryb fabularny, to zamiast Coco będziecie grali Albino Crashem lub po prostu Carbon Crashem, bo Albino Crash to wcześniejsze jego imię. No dobra. To bez zbędnego przedłużania. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, X. No i możemy się teraz nazwać swoją drogą. Ja bym sobie oczywiście dał pierwszą dużą literę, bo czemu by nie? I co? Chyba zmieszczę teraz mój nick, co nie? Wydaje mi się, że więcej liter jestem w stanie zmieścić niż w takim Crashu of the Titans. Bo przypominam, że w Crashu of the Titans tylko można było 4 literki wpisać. 4? Nie, chyba 5 literek, coś takiego. No, pomidor. Tak jak zresztą mój znak wodny w lewym dolnym rogu. Tak więc X. I mamy tutaj 3 poziomy trudności. Mamy Mild, Tricky oraz Bonkers. Czyli w dużym skrócie Easy, Medium oraz Hard. Szczerze powiedziawszy, w gierkę bardzo mało grałem, więc raczej hard odpada, bo bardziej sobie skopię zadek. Z kolei na medium, no ciężko mi powiedzieć, jakbym grał, więc pozostaje mi chyba poziom trudności mild. I tutaj prawdopodobnie po prawej lub lewej stronie będą tłumaczenia, co dokładnie te słowa oznaczają. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, let's do it! Tutaj jak widzicie mam save testowy, bo sobie wczoraj grałem, bo ja to nagrywam, nie, w sumie dzisiaj grałem, bo w nocy tutaj sobie tak gierałem, koło chyba północy albo pierwszej, coś takiego. Więc zapisujemy sobie wyżej i niech się dzieje, co się ma dziać, moi drodzy. A muzyka z title screena jest spoko, bardzo ją lubię, bardzo jest fajna. Thank you.
Witam was wszystkich bardzo serdecznie w chatce Crasha. Tak, po raz pierwszy mamy tutaj wgląd, jak sobie Crash mieszka. W przeciwieństwie do tego, co mieliśmy w Crashu of the Titans, gdzie praktycznie nie mogliśmy wejść do domku Crasha. I tak oto chatka Crasha się prezentuje. Mamy tutaj różne rzeczy, z którymi możemy wejść w interakcję. Mamy telewizor. Telewizor to będzie pokazywał nam cutscenki, co zresztą możemy zauważyć po poprzedniej. Tam był nawet fragment z poprzedniej cutscenki. Mamy tutaj prawdopodobnie koncept arty. Dokładnie tak, koncept arty. Tutaj w zasadzie nie wiem, co będziemy mieli. Aha, będziemy mieli tutaj opis naszych tutaj przeciwników, z którymi będziemy podczas gry walczyć. I już widzę, że mamy tutaj naszych ratnikanów, którzy szczerze powiedziawszy dziwnie wyglądają w tej wersji gry. Serio, uważam, że ich wygląd w Of The Titans był o wiele lepszy, jeżeli mam być szczery. Strasznie przekombinowane tutaj to jest. A tutaj będziemy mieli, że tak powiem, możliwość wybrania sobie skina, więc mamy tutaj na razie Crasha Greeny, czyli po prostu zmienia mu się kolor spodni. W ogóle, jak możecie też dostrzec, model Crasha się nieco zmienił, dlatego że od wydarzeń z poprzedniej gry no, minął rok, czyli Crash jest teraz o rok starszy. I tutaj coś jeszcze mamy. A, dobra, mamy tutaj wgląd. Czyli tak, będziemy robili w tej misji, znaczy w tej misji, w tej grze. Ponieważ ja tę grę będę chciał zrobić prawdopodobnie na 100%, czyli będziemy sobie zbierali tak. Wszystkie mojosy, czyli wszystkie te maski mojo, które będziemy napotykać w grze, ponieważ one również powracają, jako również koncept arty. Będziemy robili wszystkie główne misje, a tych głównych misji mamy 23 i wszystkie opcjonalne misje. Więc przygotujcie się na dosyć długawy let's play jako ostatnia gra w maratonie Crasha. Ale z cutscenki, która miała miejsce, co może wynikać? W sumie tak się trochę wam rozgadam, żeby wam wytłumaczyć też fabułę, bo chwilowa fabuła jest taka. Przepraszam za kursor, jeżeli go widzieliście. Chwilowa fabuła wygląda następująco. Mieliśmy tam Ninę Cortex i Cortexa, naszego doktora Neocortex. Po wydarzeniach z Of The Titans Nina została wysłana do szkoły zła i Cortex tak na dobrą sprawę pozbył się przysłowiowego problemu, ponieważ jego bratanica przynajmniej nie będzie mogła tutaj do niego pyskować ani nic. I po bardzo długim czasie, po wielu, wielu, wielu latach, w końcu Cortex pogodził się z doktorem Nitrusem Brio i razem wspólnymi siłami stworzyli pewną rzecz. Po raz drugi przepraszam za myszkę. Wspólnymi siłami stworzyli pewien artefakt, a raczej pewne urządzenie. I ono nazywa się Popular Technological Device. To urządzenie sprawia, że kiedy założycie te okularki, stajecie się ogromnym krwiożerczym potworem. Tak jak zresztą mogliście zobaczyć na cutscence. Mieliśmy możliwość zobaczenia zajączka, który sobie tak normalnie kicał, jak gdyby nigdy nic. Doktor Neocortex wraz z Embryo założyli mu te okularki i zmienił się w krwiożerczą bestię. Nie muszę chyba mówić, że bezpośredni kontakt z tymi okularkami spowoduje, że każda, byle jaka postać, czy to Crash, znaczy dobra, Crash nie, Coco, Crunch, czy ktokolwiek, kiedy założą coś takiego, to staną się krwiożerczymi bestiami. I to wszystko oddziaływuje na wszystkie postacie, wszystkie zwierzęta, oprócz na Crasha, dlatego że Crash nie wiedzieć czemu jest wyjątkiem w naturze, że na niego to nie będzie nigdy działało. Dobra, wychodzimy sobie z chatki. No i mamy już pierwszą misję, Talk to Coco, czyli porozmawiaj z Coco. I teraz Wyspa Wumpa. O mój Boże, jak ona pięknie wygląda w Mind Over Mutant. Mogę nawet zaryzykować, że lepiej wygląda niż w Of The Titans, bo to co oni tutaj zrobili, ten redesign tego, to jest po prostu coś, to jest coś pięknego. Ja nie jestem w stanie inaczej tego słowami opisać, niż że to jest coś po prostu pięknego. To jest istna poezja, co oni tutaj odwalili. A muzyka. Przyznam, że muzyka w Of The Titans bardziej mi się podobała, ale ta też nie jest w sumie taka zła. Dobra, idziemy teraz do Cruncha i Coco i swoją drogą ich modele postaci również się zmieniły. Coco teraz wygląda troszeczkę inaczej. Widać, że jest starsza od wydarzeń z Of The Titans, tak samo jak Crunch. Ale
Jakoś tak model Coco mi nie pasuje, w sensie jest on fajny, bardzo mi się nawet podoba, ale wolałem jakoś ten model z Of The Titans. Może się do niego w końcu przekonam. Z kolei Crunch, Crunch jak to Crunch. Gorzej go już chyba zrobić nie mogli, szczerze powiedziawszy. Wow, we should clean this place up, children. It's been like a metric year. Who's gonna make us? You? I don't think so. Okay, guess I'll just say some catchphrases. Drink lemonade, vitamin C. Ow! Hot! I gotcha. If I get this Doominator eye working, we'll have the best entertainment system of all time. It'll play games, watch movies, and dispense butter. It'll be the mother of all TiVos! Woohoo! That does sound good. Butter. And where'd I get this? Short-term memory loss. Confused. And where'd I get this? Crash, to get this thing working, I'll need a bunch of parts. Here's a list. First up is the capacitron by my house. No dobra, więc co ja mogę powiedzieć na temat tej cutscenki? Jak zresztą zauważyliście, twórcy postanowili pójść na bardziej komizm w tej gierce, przez co możemy zauważyć, że cutscenki często będą właśnie w takich teatrzykach, a jak nie w teatrzykach, to będą takie animowane i to jest coś, co nawet mi się podoba i w zasadzie mi się nie do końca podoba, bo wolałem jednak cutscenki na silniku gry z Of The Titans. To było jakby takie... Nie, bardziej mi odpowiadało to. No, może jestem dziwny, może nie. Sami sobie możecie to ocenić, ale takie jest moje zdanie w tej kwestii. To, co widzicie tutaj, na wyspie Wumpa, ten tajemniczy wielki robot, powiem tak, jeżeli nie oglądaliście mojej serii z Of The Titans na kanale, na PS2, swoją drogą bardzo polecam ją obejrzeć, to niestety tutaj będzie malutki spoiler, więc dla osób, które nie chcą spoilera, co to jest dokładnie za robot, to polecam obczaić sobie Series of the Titans, by zrozumieć, dlaczego ten robot tutaj jest. Dla osób oglądających moją Series of the Titans na PS2, to jest Doominator. Pamiętacie zakończenie z Of the Titans, gdzie Doominator spadł na wyspę Wampa? No to właśnie to jest on, we własnej osobie, uszkodzony. I Coco bardzo chce, żebyśmy zebrali jej, w zasadzie dla niej zebrali zestaw 6 śrubokrętów, żeby ona mogła jakby spowodować, by ten robot nie raził prądem, bo przed chwilą mogliście na cutscence zobaczyć, że chciała coś tam pomajsterkować i ją kopnął prąd. Te tutaj mini totemy to będą nasze save'y, a raczej punkty save'u. Więc będziemy mogli sobie w każdej chwili zapisać gierkę, kiedy napotkamy taki w zasadzie totem. Nie, ale naprawdę... Designersko mi się bardzo podoba Wampa Island. Lepiej jest zrobiona, tak szczerze powiedziawszy. Ten wodospad swoją drogą też jest piękny. No i dobra, teraz idziemy sobie do klifu. Ponieważ tutaj mamy... maskę Voodoo. Ta, to była maska Voodoo, która nazywa się Crash z Grab. Coś takiego. I ich musimy zebrać aż 13. I nie bądźcie zdziwieni, że na przykład, nie wiem... Znaczy, nie bądźcie podenerwowani, że będziecie musieli w właśnie Wampa Island szukać tych 13. Spokojnie. Spokojna wasza roczochrana, jak to ja lubię mówić. Te maski występują w każdym chyba poziomie, a jak nie w każdym, to co ileś tam poziomów występują, co ileś tam misji, więc... Na spokojnie będziecie mogli zebrać całe 13. Liczba się nie będzie powiększać jakoś super. I teraz nowa mechanika, moi drodzy. Czyli mianowicie kopanie. Teraz mamy właśnie mechanikę z kopaniem i jest to coś, co moim zdaniem bardzo jest spoko i szczerze powiedziawszy jest mega innowacją, jeżeli chodzi o gameplay mutantów, a raczej serii Tytanów. Szkoda, że seria Of The Titans Mind Over Mutant kończy się w zasadzie na dwóch grach. Bo tak, nie liczymy tych wersji,
tych portów na DS-a i tak dalej, ponieważ to są porty, które mają w zasadzie swoją fabułę i one nie są jakoś super kanoniczne, ponieważ w takim Mind Over Mutant na PS2 nigdy nie jest wspomniane wydarzenia z Mind Over Mutant na Nintendo DS. Tak samo jak w takim Of The Titans na PS2 nigdy nie ma wspominanych wydarzeń z Of The Titans na Game Boya czy na Nintendo DS. Tutaj niestety będę miał bardzo ograniczony komentarz, jeżeli chodzi o moje wspomnienia moje i mojego dobrego ziomka, z którym tam wam opowiadałem historię w Of The Titans. Ponieważ graliśmy co prawda w tę gierkę, ale powiem szczerze, że nie pamiętam, czy mieliśmy jakiś super problem z tą gierką. Były momenty, gdzie gra kopała nam zadek, ale gdzie to było, to nawet nie mam zielonego pojęcia. I teraz kurde znajdźmy wyjście stąd, bo nie powiem, że nie fajnie byłoby wyjść stąd. Dziękuję. No i dobra, zbieramy teraz. Kapak Tricon zebrane. Find Cocos Part, czyli po prostu musimy znaleźć części dla Coco. To jest nasza pierwsza misja. I oto druga część Wampa Island. I ten mostek mi się też bardzo podoba. Tak, wiem, że ja przypierdzielam, zwracam uwagę na totalne pierdoły według niektórych. Ale ja lubię na takie detale zwracać uwagę. Ja tak zawsze robiłem w Let's Playach i tak zawsze będę robił. Ponieważ ja lubię, jak to się bawia, rozbierać grę na czynniki pierwsze. Tak, kombosy również powracają z Of The Titans. Niestety Combo Kinga tutaj nie będziemy mogli nigdy zdobyć, dlatego że Combo King został wywalony z tej gierki. Coś, co mi się bardzo nie podoba, bo jednak to było spoko opcja w takim Of The Titans. Będę starał się oczywiście wszystkie modosy zbierać, ale nie obiecuję, że wszystkie zbiorę. To do your classic spin attack, quickly rotate the crash. You've unlocked the spin upgrade. Now you can spin longer before getting dizzy. Bo jednak, jakby to można było powiedzieć, trochę tego jest do roboty. I też nie zawsze wiem, gdzie są wszystkie modosy. No i za pomocą takiego właśnie speed ataku możemy dostać się na wyższe platformy. Coś, co jest bardzo fajne moim zdaniem. No i combo razy 14 przepadło. I tak, tą maskę sobie też zbiorę. Mamy ich teraz 5 do zdobycia. Jako, że już jedną zdobyliśmy, to teraz będziemy mogli zdobyć ich jeszcze 4. I ja wiem, gdzie są te 4, spokojnie. Ja już mam obcykane to na pamięć, jeżeli chodzi właśnie o te lokacje. Tutaj jakby Aku będzie nam tłumaczył takie, wiecie, podstawowe rzeczy z gameplayem, ale myślę, że ja nie muszę wam tego tłumaczyć, ponieważ on tutaj, wiecie, mówi jak na przykład używać spin attack i tak dalej. I przepraszam, że ja nie tłumaczę tych cutscenek tak jak to było w Of The Titans, bo obiecałem dawać polskie napisy. Ale doszedłem do wniosku, że w Crashu Mind Over Mutant jest za dużo tych cutscenek i jest to dosyć czasochłonne. Wiem, mógłbym się zwrócić do kogoś z prośbą o pomoc, do jakiegoś mojego znajomego, tudzież na przykład takiego Pixela, czy Chomskiego, czy kogokolwiek. Ale swoją drogą pozdrawiam was, chłopaki. Ale nie chcę, ja po prostu uważam, że jest to let's play na mój kanał i chcę jakby sam brać odpowiedzialność za to, co robię, nie? Nie chcę jakby wysługiwać się kolegami, ponieważ uważam, że jeżeli robię coś solo na kanale, to chcę to zrobić solo i mimo co wolę tutaj sam przyczynić się do tego projektu i sam z własnej inicjatywy robić tłumaczenie, a nie żeby ktoś, nie wiem, za mnie robił brudną robotę. Powiem wam, że naprawdę designersko mi się bardzo podoba Wampa Island, co już zresztą możecie usłyszeć kolejny raz. I bardzo mi się ta budowla tutaj podoba, że wiecie, jest ta sekcja, gdzie Crash właśnie zjeżdża sobie. To jest naprawdę bardzo fajne. I tutaj na dole czeka nas opcjonalna misja, którą za chwilę zrobimy, a raczej taki time trial, można by powiedzieć. Mianowicie będziemy musieli zniszczyć wszystkie mlecze. Całe 12 mleczy trzeba będzie zniszczyć. Mamy tutaj nawet dokładny czas. Na to mamy oczywiście 50 sekund, więc damy radę. Bo jak nie my, to kto?
Bardzo mi się podobała swoją drogą muzyka w tym challenge'u. Bardzo miły dla ucha soundtrack. I przy okazji zdobyliśmy drugi upgrade. Teraz taki upgrade ataku. Mamy ulepszony troszeczkę atak. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tutaj oczywiście uwaga na skrzydła, które będą chciały nas zrzucić w dół. No marny byłby nasz los, gdybyśmy spadli, nie powiem, że nie. Tutaj oczywiście możemy sobie gierkę zapisać, ale ja jeszcze tego nie zrobię. Ja dopiero chyba najbliższy zapis wykorzystam w momencie, kiedy będę chciał kończyć sesję, a plan jest taki, żeby dojść dzisiaj do 10 misji. Bo jednak chcę zrobić z tej serii, powiedzmy, z 3, może 4 sesje, bo wiem, że jestem do tego zdolny. A gierka względem Of The Titans wydaje się dosyć taka krótsza pod pewnym względem. Oczywiście roślinki, które powracają z Of The Titans i TNT. Które swoją drogą ma ciekawy odgłos, nie powiem, że nie. Aczkolwiek trochę nie rozumiem powrotu tej skrzynki TNT do serii Of The Titans i Mind Over Mutant. Ta, tutaj Aku Aku chciał, żebyśmy właśnie zakręcili się w tym guziczku, który ma taki slalonik, co oznacza, że wiadomo, trzeba wykorzystać spin attack. No i dzięki czemu odblokowaliśmy sobie wtedy bramę do zebrania kolejnej maski Mojo. Crash, this is the spot where the spin drill move would be useful. Try doing it here to advance. No dobra. Tutaj słyszę już naszych ratnikanów. Ratnikuns. Ta. We własnej osobie. Dobrze, żeby nie zaatakował, bo bym sobie stracił moje combo 13. Teraz sobie 14. Mlecze już nie będziemy atakować, bo nie widzę tutaj sensu. Crash, bandicoots are great diggers, and you are no exception. When you see diggable stuff like this, rotate the left analog stick, then the square button to dig through the ground here. Ta, tutaj Aku Aku właśnie nam tłumaczył, na czym polega gameplay z kopaniem. Ale my o tym wiemy, Aku Aku, nie musisz nam takich rzeczy tłumaczyć. My wiemy, o co chodzi, ponieważ już to pokazałem, już to zademonstrowałem. No, kurde, czemu Crash mi chciał tam odlecieć? Korzystajmy z Mojosów, póki możemy, bo kolejne upgrade'y Crasha będą na nas czekać. Jej! Dokładnie. Trzeci upgrade. Speed attack upgrade. Więc może się uda w tym let's playu upgrade'ować Crasha na maxa. Też mamy możliwość tytanów maxowania pod względem upgrade'ów, ale może się uda. Nie mówię, że nie. Bardzo fajnie byłoby, gdyby się udało. Ale jeżeli się nie uda, to też niestety płakać nie będę z tego powodu, dlatego że to jest gra. Jednemu weźmie, drugiemu da. I fajne jest to, że jak skończyliśmy przykładowo na combo 15, to jakby lecimy dalej od tego komba, a nie że resetuje się nam, tak jak to było w Of The Titans. Miła odskocznia, miły upgrade w sumie. To jest takie, moim zdaniem, usprawnienie czegoś, co wypadałoby usprawnić. No dobra. To była poboczna misja, czyli nauczyliśmy się właśnie kopania. Dzięki czemu mamy tą misję zaliczoną. Gdybyśmy pewnie grali w wersję na Xboxa 360, to tutaj pewnie jakiś achievement by wleciał. Tak mi się przynajmniej wydaje, że wersja na Xboxa 360 jakieś achievementy ma. Ale mogę się oczywiście mylić. Tutaj nie bądźcie zmyleni, nie próbujcie robić spin ataku i wybijania się do góry, ponieważ Crash się niestety nie złapie. Więc polecałbym po prostu zrobić to legit, czyli po prostu złapać się tych krawędzi i dostać się do owocu łampa. If you're hanging onto a ledge, you can fall down by pressing the triangle button. Tak, kiedy chcecie opaść w dół, to na takich krawędziach, to po prostu wciśnijcie trójkąt. I tyle.
Czwarta część z 6. No, i jeszcze jedna Mojo Maska i będziemy mieli wszystko zebrane. Będziemy mieli opcjonalne misje zrobione. A tutaj co na nas czeka? Ratnikus chyba za dobrze się bawią teraz, moim zdaniem. O, kolejna poboczna misja zrobiona, o proszę. Tej misji akurat nie udało mi się zrobić w treningu, więc przynajmniej tutaj się mogłem wykazać. A, i to wszystko, już nie ma ich więcej. Myślałem, że kurde jakaś obstawa tutaj przyjdzie. Kolejny punkt save'u. Tutaj będziemy mieli, jakby to powiedzieć, ścieżkę do innego... do innej misji, ale to spokojnie, to wszystko w swoim czasie się dowiecie. Tutaj mamy upgrade z butem, ale ten upgrade to było coś takiego co w Of the Titans, czyli po prostu mogliście brać danego tytana lub minionka na hita. I tutaj po raz kolejny odbijamy się od ścianek. Odbijamy się od ścianek, a nie wpadamy w przepaść Crash. Tam się nie dostaniemy, dlatego że tam będziemy potrzebowali nowego mutanta, który zadebiutuje w tej gierce, który swoją drogą jest nawet moim ulubionym tytanem, ale... Znaczy nawet, lubię go bardzo, ale... Wolę jednak tych z Of the Titans, czyli wiecie tam Spike, Raticles i tak dalej. Tutaj sobie przejdźmy, bo może coś ciekawego będzie miało miejsce. Mamy Mojosy, to już jest jakiś sukces. Oj, Mojos razy dwa będzie. Czyli mamy już razy 8 do zebrania. Mam nadzieję, że się uda kolejny upgrade Crasha zebrać. Nie powiem, że nie. Cieszyłbym się z tego powodu. No i dobra. To co mogliśmy, to zrobiliśmy. Tam na dole jest ostatnia część, a u góry jest ostatnia maska. Dobra, jestem z wami z powrotem. Musiałem mieć malutki ZW, ale już jestem. I zbieramy to co nasze. Go into your house on Wumpa Island and check out the concept art. Booga booga! Well done! We've got all the parts! Tak, zrobiliśmy dwie poboczne misje i swoją... Znaczy dwie poboczne. Jedną poboczną i jedną główną zrobiliśmy. I teraz mamy możliwość powrotu na wyspę Wumpa w bardzo prosty sposób. Tym oto wodospadem. Bugry, bugry. Tak więc, jak widzicie, dzieje się dosyć sporo. Wróciliśmy z powrotem, skończyliśmy misję pierwszą i... Zrobiliśmy takie jedno wielkie kółko. W zasadzie. Więc zobaczmy, co teraz na nas czeka. Finally, Crash. Give me this stuff and let's fire this sucker up. Watch us some next car. Yeah, turn and left. Are you tired of having too many gadgets cluttering your life? There's got to be a simpler solution. And now there is! Ladies and gentle mutants, I present to you the NV! Access any file, talk to your disgusting friends, watch pay-per-view, and Julian fries! Oh, waxy! And it's certainly not an evil plan. What do you think of that, audience?
Bad credit? No credit? Disgusting personal habits? Just put on the helmet already! Yes. Now I have more time to devote to my hobbies, like falconry and classical cheeses. Thank you, Envy, for giving me technological bliss. But wait, you revolting peons! There's more! I just can't think of it right now. Now, how much would you expect to pay for this technological superiority? Let's hear some guesses, sheeple! 11,000 dineros! 20 to the square root of itself in currency! Or more! Sir, I'm begging your pardon, but I think I have a defective card, because it says nothing! It's my great pleasure to announce that this handsome product will arrive at the doors of Woompa Island inhabitants free of charge. From the people that brought you the electric spoon, and I can't believe it's not Tolstoy. Call now and you'll also receive neckbeard in a can. Got a problem? Spray some hair on it. Stare into the dancing lights. Stare and dream. Stare and dream. Get your NV today. Soon to be available everywhere but Arkansas. Wow, that thing looked amazing. We should totally get us some. Yeah, games, messaging, dancing lights. Booga booga. Tak, będziemy musieli teraz odebrać maila, a raczej paczuszkę, która stoi obok domu Crusha i Coco i Cruncha. I co jest zaskakujące, to czemu oni, kuźwa, nie poszli odebrać tego, tylko każą Crushowi to robić. Co, Crush jest od brudnej roboty? Przypomnę wam, wasza dwójko kochana, że Crush wam niejednokrotnie dupę ratował, więc powinniście być jakoś mu wdzięczni. Ale z tej cutscenki, która miała miejsce, to dowiedzieliśmy się, że po prostu była to reklama okularków NV, jak już wcześniej wspomniałem, tylko że inaczej to nazwałem. I okularki NV mają też zastosowanie takie, że po prostu mogą razić prądem. Tak swoją drogą, taka ciekawostka. Mail call! Gimme, gimme, gimme! Oh my god! Somebody sent us NV! This is ultra cool. I'm sending Crunch a text message. I just got a text message from Coco. I'm gonna reply. I guess it doesn't like you, Crash. I'll be honest, guys. I don't see what the big deal is. Ooh, now I'm receiving 400 text messages a minute from ordained clergy. I forgot what I was going to say! Wait! I got it! Kill the bandicoots with violence and new holes! Come on, everyone! We've got company! Can't talk? Watching monkeys! Look at a monkey! Oh, right in his own mouth! Looks like it's just you and me, Crash. Nie będę tego ukrywał, ale wydaje mi się, że chyba Crunch i Coco już odpłynęli. I to mówię bez żadnych skrupułów. Oni dosłownie, kuźwa, odpłynęli. Bo oni, kurde, zakładając te okularki, praktycznie już są w Matrixie, moi kochani. Oni już opuścili naszą planetę Ziemię. Dobrze! Engine got away! We've got to find him, Crash! Tak, kolejna misja to jest znalezienie Engina, ale to nie będzie trudne. Swoją drogą, Engine i tak zadebiutował niedawno w cutscence, co mogliśmy zobaczyć, i w sumie to dosyć ciekawa sprawa, że pojawił się on w cutscence. Tak z dupy nagle, z całą tą armią Ratnikos. Co troszeczkę pokazuje, jakby Engine był jakoś bezpośrednio z nimi powiązany. Co jest dla mnie trochę takie... no ciekawe w sumie.
I oto druga część Wyspy Wampa. Kolejne rozdroże. Crash, he looks pretty tough. If he's blocking your attack. Good job, Crash. Aku nawet nie zdążył powiedzieć nic, a ja już po prostu zaatakowałem tego ratnika Raticles. Bo to jest Raticles swoją drogą. Dla osób, nie wiem, niewiedzących. Ten, który wiecie, zamrażał. No i swoją drogą mlecze też sobie zniszczymy, bo czemu by nie? Jak już mamy czyścić poziom, to już czyścimy poziom. Może będzie to 100%, kto wie. Najwyżej zrobię 100% kiedyś tam na livestreamie. Albo po prostu zrobię livestream poświęcony backtrackingu. Bo tak też mogę w sobie zrobić. Czemu by nie? Już ich słyszę tam u góry. Ta, są tutaj u góry. Frajerzy jedni. Dobra, zleciałeś w dół. Frajerzyno jedna. No i dobra, skaczemy sobie na kolejne skrzydło i tutaj będzie kolejny tutorial. Ponieważ Aku powstrzymać się nie może. These enemies are strong, Crash, but you're a lot faster. Press the triangle button at the right time to dodge their blows. That's one down, two to go, Crash. Press the triangle button to get him. Nicely done, Crash. Your speed is your greatest asset when fighting big things like that. Okay, Crash. Now this enemy is going to do a heavy attack. Time your dodge and counter, and take him out! Brilliant, Crash! I'm so proud of you! Pyh! To było łatwe. To było bardzo easy. Nie rozumiem, jak ktoś mógłby się w sumie z tym męczyć. Wystarczy po prostu słuchać na spokojnie Aku Aku i wszystko będzie git. O, bardzo ładna rzeczka. Bardzo ładny strumień wody. Ale jestem ciekaw, ile mamy procent gierki? Trzeba będzie zobaczyć. Swą drogą... A nie, dobra, nie mam tutaj wglądu. Bym musiał być w chatce Crasha, żeby mieć podgląd na to, jak Crasha bardzo zupgrade'owaliśmy. Dobra, zapiszmy sobie i zaraz lukniemy, ile będziemy mieli procent gry. Bo jestem aż ciekaw. 6% gry już mamy, o proszę! A to dopiero 43 minuty odcinka. W sumie to sesji, bo prawdopodobnie będzie to sesja. O, proszę, będziemy mieli konfrontację z Raticle. Nie mogę się tego doczekać, nie? Dawajcie, lecimy z nim. Kurde, moje combo 78 stracone, ty gnoju jeden! I z trójkąta cię jadę, kurde. Z buta wjeżdżam.